Dzisiaj jest 14 października i dzisiaj jest dzień, w którym Wini i trzech naszych kolegów biegną maraton. Słuchajcie, oczywiście nie, że każdy biegnie swój maraton, tylko razem wspólnie biegną maraton. I właśnie tutaj się odbywa śniadanie mistrzów, czyli owsianka. No i zobaczymy, jak będzie. Nastroje w drużynie nie są najlepsze, bo 3 z 4 osób są chore, a ta jedna, która nie jest chora, Giovanni, wczoraj widziałam go o północy z kieliszkiem wina, więc na pewno będzie świetnie. No to dobrze, do zobaczenia. Ja będę wspierać tą drużynę, więc ja muszę być na każdym punkcie, gdzie będą się zmieniać, więc już za chwilę muszę iść i być na starcie, gdzie Sebastian będzie pierwszym biegaczem. Jutro nasz Go Science Tour to skąd zespół startuje w maratonie. Dzisiaj odebraliśmy naszą torbę do sztafety z takiego oto i stanowiska. Tak to wygląda. Start maratonu jest w Parku Olimpijskim, natomiast meta będzie później tutaj na stadionie, a ja tymczasem biegnę, żeby spotkać naszego pierwszego zawodnika, bo on już jest na miejscu i czeka. Tu widać stadion, gdzie jest? A gdzie jest Sebastian? A, Biergarten, pewnie tam. Tu, znalazłem go. Tu jest. How are you feeling? Dwie minuty 37 sekund, kiedy startuje pierwsza osoba. Najpierw startują zawodnicy, którzy biegną w całym maratonie, a potem będą startowały sztafety. No i Sebastian powiek, ja tymczasem wracam do metra i transportuję się na punkt, w którym Sebastian będzie się zmieniał z następnym zawodnikiem, czyli Laszlo. Tutaj jest tak, że ci zawodnicy, którzy biegną w sztafecie, nie mają równych kawałków do przebiegnięcia, tylko pierwszy zawodnik biegnie 6,8 km. Czyli właśnie Sebastian. Potem następny biegnie najdłuższy odcinek, bo 14 km bodajże. A potem dwóch ostatnich biegnie nieco powyżej 10. I Wini, nasz Wini, będzie tym, który biegnie ostatni kawałek i który będzie finiszował tutaj na Stadionie Olimpijskim w Monachium. O panie, jaki tłum. Tu ludzie biegną. Pewnie zaraz gdzieś powinien tu też biec Sebastian, a ja miałam tam być, jak będzie się zmieniał, chyba nie zdążę. Ale na szczęście Laszlo już czeka, żeby przejąć pałeczkę, a ja tylko muszę przejąć jego rzeczy i oddać Sebastianowi jego, które mi ciążą na plecach. Akurat te dwa punkty, punkt startowy i punkt pierwszej zmiany, nie są zbyt dobrze skomunikowane, bo trzeba jakby zmienić kierunek metra, który nie przyjeżdża w tym samym czasie, więc szybciej wychodzi iść. No ale ja nie chodzę aż tak szybko. No, jest, widzę go. Laszlo! Laszlo! Aaa! I found Laszlo! You were faster than Sebastian! Good job! Come. You made it! You didn't die! Do you want water? Yes. How was it? Terrible. Jestem już przy następnym punkcie zmian i czekam na Giovanniego, który zmieni Laszlo, no i oczywiście na Laszlo, i któremu póki co idzie bardzo dobrze. Oczywiście wyniki sobie można sprawdzać na żywo w internecie. Wait, I have to record that. What's on your pants? Gusto Italiano? Gusto Italiano. Si, gelato. This is Friulandes. Nice. Beautiful. Via Laszlo, Laszlo. Laszlo, Laszlo. Go ahead. Good luck. Go. Well done. You were so fast. Oh my god. Okay, let's fight Sebastian. He is there.
Dotarliśmy do miejsca ostatniej zmiany, gdzie mamy nadzieję spotkać Diniego. No i czekamy na Giovanniego, któremu też idzie bardzo dobrze. Jak po pierwszych 5 kilometrach przewidywany czas ukończenia maratonu był 4:59 albo coś, a teraz jest poniżej 4 godzin. Jej, mamy Diniego, ostatniego bohatera. Sebastian! Widać, mamy bardzo międzynarodową drużynę. Sebastian, który biegł pierwszy, jest Niemcem. Potem był Laszlo, który jest Węgrem. A teraz biegnie Giovanni, który jest Włochem. No i oczywiście ostatni będzie Vini. Jak się czujesz? Trochę mnie gardło boli. Będzie wszystko dobrze. Jestem z powrotem w tym samym miejscu. Organizatorzy przewidzieli, że na ostatni kilometr cała drużyna może jakby wbiec razem i finiszować razem. Także ja zostałam sama z wszystkimi tobołami i idę na metę. W sumie można powiedzieć, że ja też miałam dzisiaj niezły maraton od punktu do punktu po całym mieście zatłoczonymi środkami komunikacji publicznej. Nie miałam czasu nic zjeść. Jestem już na stadionie olimpijskim. Nasza drużyna już właśnie minęła 40 km, więc powinna biegać tutaj na metę naprawdę niedługo. O mój Boże, co za emocje. Za każdym razem jak widzę takie imprezy biegowe, to myślę sobie, Boże, jakie to bieganie musi być cudowne, ale jak sama próbuję biegać, to wtedy po jakichś 2 kilometrach przypominam sobie, czemu nienawidzę biegać. To też tak ma, łapka w górę. Mi to wybaczyć. Nie mam też aparatu z zoomem, żebym mogła wam dokładnie to pokazać, ale naprawdę już nie mam siły chodzić i nie mam czasu, więc musi nam to wystarczyć. Zasłużone jedzenie. No i się udało skończyć maraton w czasie 3 godziny 57 minut. Winił, jako ostatni, co chciałbyś powiedzieć? Zmęczyłem się.